Jesteśmy, proszę Państwa, w pięknym parku Skarżewskim. Ja wiem, że on jest piękny, ale dobrze, że jest ta stołeczna warszawska zieleń miejska, bo w łazienkach jest jeszcze inaczej, ale my lubimy takie kształty naturalne. Lubimy, proszę Państwa, jak jest troszeczkę piachu, jest grządka, jak nie ma krawężnika, bo jak jest krawężnik i wszystko tak dopieszczone, jak w Google Plus czasem i niekoniecznie w Google Plus wszędzie, no to nie ma wartości. Musi być treść, musi być kontekst sytuacyjny, prawda? No, u nas najważniejsze w naszym radiu Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, jest głos, a filmy można zmienić, można ukoloryzować, różne opcje są odnośnie tempa, prawda? Pozdrawiam serdecznie, buziaczki przesyłam. Gdy nadaj nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Pomiędzy polskim wedlem i Saską Kępą Park Skarżewski. Ja to tylko zwracam uwagę, bo to wydało mi się takie nie tyle podejrzane, ale bardzo ciekawe, co w Tok FM mówią z czerskiej 8 na 10. Czy nam jeszcze jest potrzebna religia? Patrz, już wchodzą za skórę. Niech ludzie wierzą, tylko niech po prostu sobie ludzie poprawią tę wiarę. Czyli tak, jeżeli okaże się, że wierzę nie w to, co trzeba, jeżeli okaże się, że są to nauki jakieś pogańskie, jakieś niedobre i to i tamto, no to proszę Państwa, o co chodzi? No. Trzeba zmienić, jeżeli zależy nam na prawdzie, bo mówimy, że tu w Warszawie jest jezioro kłamców. Jest jezioro kłamców, prawda? Jest jezioro kłamców. A rzeka złodziei, mówią, że w Warszawie jest. Wieczna jasława gierują Krasnej Armii Pawszych. No. Ten sam pomnik.